prima che i soldi non sono abbastanza. Problemi economici, ecco. Diciamo questo è il motivo per cui mi hanno emigrato in Italia. In Romania la mentalità è un po'. Intanto il divorzio di mio padre che faceva di tutto e di più per tenermi con lui. Diciamo che i miei genitori hanno sempre cercato di ridurre le cose brutte al minimo, quindi non ho mai visto una parte negativa della mia, diciamo. Siamo indietro, è una cosa molto importante che è la sanità. Per la mia famiglia è stato più un motivo per incontrare il resto della famiglia, mia zia, mio cugino, e quindi anche per la possibilità di lavoro, forse. Magari non sarebbero riusciti ad aprire un ristorante in Romania, ma sono riusciti qua in Italia. Non ho deciso tanto io, cioè è stata mia mamma a decidere anche per me. Più che altro perché in Romania, pure se mia madre ci aveva il lavoro, devi pensare che devi anche mantenere la casa in affitto, dato che non è una casa nostra, che a casa nostra se la prendono da mio padre. Diciamo che più questa decisione appartenuta a mia madre e perché forse per offrirmi un'opportunità migliore nel futuro. Quando ho conosciuto mio marito. Prima penso anche sempre c'era un problema un po' difficile da vivere. Anche l'affitto anche lì costa davvero. Lavoravo da un negozio di questo con il cibo per le galline. Mi sono trovato bene, ma vedevo che qualcosa manca. È stata più che altro la curiosità, vedere come c'è la gente fuori. Vivere una vita anche migliore, magari. Cercare non altre cose per fare qualcosa di diverso. Fino al sì, 90, 89, noi non potevamo uscire, Certo. non in Occidente. E non ero contento molto anche con la vita che avevo. Perché sempre avevo delle discussioni con mia ex moglie. Si facevano delle gite, escursioni, però sempre nei paesi comunisti. Non si vedeva neanche la televisione. Se no avrei cercato in tutti i modi di convincere mio marito a venire. Che da tante volte quando lavoravo, lo sai come guardia giurata, tante volte vedevo quando tramonta il sole e pensavo sempre come può essere se vado più dove tramonta il sole. Mi ricordo che abbiamo fatto questa cena con un po' di parenti più intimi e una serie di fotografie scattate con mio cugino e nonno, dato come ricordo. Con mio padre mi interrompere i coglioni. Tutta una sorpresa per me, perché non lo sapevo proprio, sapevo solo di venire in Italia. La mia zia che era già lavorava in Italia per passare insieme tutta una vacanza d'estate. Solo che a fine estate mi è stato detto che se mi piacerebbe che ci trasferissimo qua. L'ultimo giorno, quello che mi ricordo, è proprio mio fratello, che prima di andare al lavoro, io dovevo parcheggiare l'aereo verso le 2, siccome lui doveva partire, andare a lavoro la mattina, è venuto a svegliarmi per salutarmi e mi ha detto, dice, guarda, sei ancora in tempo a non andare. Nel senso che nel 2007 già mia madre ha detto che c'era Patria acquista. Sì, qualcosa lì. Lui non voleva farmi uscire. In quel momento, anche prima di partire, volevo andare in Calabria, in altra parte, ma sapevo già che sono dei problemi con i caporal, lo sai come funziona, e lavori tanto e dopo mi hanno detto i miei amici, vedi che c'è un ragazzo che conosci in Bologna. Però io l'ho mandato anche via, personalmente, gli ho detto tranquillamente vattene via, a me non ne frega niente. Mio fratello mi ha dato 100 euro, avevo quasi 200 euro da me, magari per iniziare Certo. un po', per capire come funziona. Abbiamo lasciato indietro la nonna, semplicemente per il fatto perché non sapevamo se la sentiva ancora, per il fatto della lingua, delle persone, qui non conosceva nessuno. Mio fratello ha scelto, lui poteva andare, ha detto, ma no, se voi siete andati via, magari io ce l'ho cura di nostra madre. I miei nonni già ai tempi erano delle persone anziane, loro ormai sono abituati a stare là. Non avevano questa necessità, ecco. Loro non vorrebbero mai venire a vivere in Italia. Diciamo che quella di rimanere in Romania è stata più una scelta sua. perché non sapeva come funziona. I miei nonni lavoravano lì, anche i miei zii hanno un lavoro, comunque la loro famiglia.
c'erano la loro vita, gli amici, le abitudini. Non sapevo dove andare, non conoscevo niente, lo sai com'è? Że ja poznałam męża przez internet i ponieważ pierwszy raz tu przyjechałam, to był chyba 2007 rok czy coś takiego, zobaczyć jak to jest, byśmy się spotkali. Nie, pierwszy raz się spotkaliśmy, przepraszam, w Polsce, w Świnoujściu, a potem ja tutaj przyjechałam na tydzień zobaczyć jak to jest, a później na taki rok próby. Później był ślub i no i w ten sposób zostałam, ponieważ mój mąż nie widział opcji, żeby wrócić do Polski. On uważa, że to jest dziwny kraj, że tam nie ma dla niego miejsca. No i to było tak. Jest twoja historia. Tak. No moja historia jest troszeczkę krótsza, Magda jest troszeczkę dłużej w Szwecji. Nie jestem tylko rok i 4 miesiące, więc jestem świeżynka, że tak powiem, wśród emigrantek. No ze względu na męża. A mąż pracuje tutaj od 4 lat. I no, stwierdził, że nie wraca do Polski, bo nie ma do czego wrócić. Znaczy nie widzi perspektyw, że tak powiem, ekonomicznych, dobrego funkcjonowania. No więc przez cały rok zeszły wiercił mi dziurę w brzuchu, jak to się mówi. Ja się bardzo opierałam, ponieważ mamy 7-letnie dziecko, więc tu wchodziły różne aspekty pod uwagę. No ale się zdecydowałam. Jestem tu już rok i 4 miesiące. Nie żałuję na razie. Nie żałuję. Na razie jest mi lepiej niż w Polsce i na razie nie mam zamiaru tam wracać. Każdy mężczyzna stara się zapewnić swojej rodzinie jak najlepszy byt, no, najlepsze warunki. No. Czasami jest tak, no, że no, nie widzi się już, kurczę, jakieś, staje się przed murem. No. Mhm. Nie widzi się dalej drogi, jaką by człowiek poszedł. No. To mówię, samo podjęcie tej decyzji o wyjeździe nie było to jakieś dramatyczne dla mnie, nie był to duży problem. Tym bardziej, że nie jechałem w ciemno jakby. Natomiast te okoliczności, które się złożyły dookoła mnie, no to one były dramatyczne. To było właśnie to, że nie widziałem już po prostu żadnej możliwości. No. I musiałem skorzystać z tego i jakoś mi się udało. Ja uważam, że w ogóle człowiek powinien zawsze korzystać. Jak są jakieś możliwości, jakieś wyjścia różne, powinien wszystkiego próbować, co się tylko da. No. Nie, ja miałem taką małą firmę w Polsce, też budowlaną, która po prostu przez to, że ludzie nie płacili mi pieniędzy w czasie, zbankrutowała. Ja po prostu straciłem płynność finansową. Ludzie mnie po prostu oszukiwali. I to nie było jakieś takie jednostkowe, nagminne. Bo to miałem paru kolegów w tej branży i oni to samo mówili. No, no i co miałem robić, no, jak nie mogłem odzyskać tych swoich. No bo na czym to polega? Na tym, że ta różnica w tych pieniądzach, które się tu zarobi, jest dosyć duża w porównaniu z tym, co się zarobi i co się wyda w Polsce. No to jest chyba naturalne dążenie, prawda, ludzi do tego, żeby mieć lepiej, no. Żeby starać się, przynajmniej ja tak to rozumiem, że odpowiedzialny człowiek stara się o to, żeby rodzina była zabezpieczona. No co to za facet, który nie potrafi zabezpieczyć rodziny? No jakoś mi się do głowy nie mieści. No, no może dlatego, że mnie się udało trochę, no ja nie mówię o jakiejś kokos. Każdy przypadek na pewno inny będzie. Z mojej strony pracowałem akurat w Polsce i no chęć zmiany trybu życia przede wszystkim, no możliwości zarobku innych pieniędzy. To mnie skłoniło do porzucenia praktycznie pracy i znalazłem się tutaj dzięki temu. No to u mnie też było podobnie. No, pracowałem chwilę w Polsce, no i brat tutaj akurat zaczął pierwszy pracować. Jak się okazało, ściągnął mnie tutaj na próbę taką. Na początku przecinałem takie drzewka, takie owocowe. No i później przy okazji poznałem Alfa tutaj właśnie. Oj, za pośrednictwem jego trafiłem tutaj właśnie na budowę i zacząłem się uczyć po kolei całego tego schematu, jak to wszystko wygląda, ta budowlanka. No, dzięki temu tak zostałem już 10-11 lat. Jakoś się to kręci powoli do przodu. Moja kolej. No, ja pracowałem, skończyła się praca tam są. Pracowałem, zadzwoniłem do
kuzyna, mówię, załatw mi, jakbyś mógł, nie, on tu robić z Tomkiem. No i załatwili mi, no i siedzę. Ile? 5 lat. No oczywiście kwestia zarobków, no to jest, to głównie to jest powodem, że człowiek tutaj pracuje, no bo no, w Polsce by znalazło się coś dla mnie, no ale na pewno nie za te pieniądze, co tutaj. No to ja. To będzie historia. Wcześniej pracowałem w Warszawie, no i tak przyszły szwek do mnie zadzwonił, że to jest robota u farmera, było wtedy. Był w 2000 roku chyba. No i tak przyjechałem do tego farmera, jeszcze były granice zamknięte, to te kontrole wszystko na granicach. No i tak się później zaczęło kręcić, bo temu farmera robiłem prawie 2 lata. I później jakby granice zaczęli otwierać. I wtedy budowlanka się tu ruszała, po malutku Szwecji, bo policja tak nie ścigała wtedy. A wcześniej to ścigali, tak się robiło na budowlance, to były kontrole. I trudno było wjechać do Szwecji, bo na granicy musiałeś wszystko mówić, gdzie jedziesz, po co, na ile dni, ile masz pieniędzy i tak dalej. No i później jak Unię otworzyli, to już było całkiem lepiej przez tą granicę przejeżdżać wtedy, bo to już tej kontroli tak nie było. No i później ruszyła bardziej budowlanka tutaj, żeby bardziej ludzie mieli zaufanie do polskich pracowników, bo wcześniej to nas mieli jako drugą kategorię, prawdę powiedziawszy, bo były zarobki minimalne były wtedy takie. No i jak myśmy weszli do Unii, to wszystko się zaczęło tutaj zmieniać, żeby i zarobki szły do góry i tak dalej. I mieliśmy bardziej zaufanie u szwedzkich zleceniodawców jakby. No i teraz się kręci w miarę dobrze. To już prawie 15 lat. Teraz tu kolega. To jest kolejny kraj, w którym jestem. Jak widać. Pierwszy byłem we Włoszech. 6 lat. Na Słowacji pracowałem 2 lata. No i teraz tutaj 4 lata. Anglia to była tylko takim dorywczym spektaklem. Do skoku. Tutaj najlepiej się pracuje, najlepsze zarobki. No, w Polsce to. W Polsce jak w Polsce. Tam można pracować, no tak, żeby przeżyć. Ale nie, żeby na przykład coś wybudować, stworzyć jakieś warunki lepsze niż takie przeciętne. No a tu w sumie to. Przyjechałem tak na miesiąc do pomocy. I z miesiąca zostało ile? 4 lata w sumie. Tak, tak się rodzi. Diciamo che sono stato, è stato un po' l'impatto socio-emotivo di trovarsi improvviso in un altro paese, nuovi amici, nuova lingua, non conoscere niente. La lingua. Quando sono stato all'emergenza a freddo, perché ho visto tante cose anche brutte. I pregiudizi, perché siccome si vede spesso in televisione, si sentono solo le brutte cose, non si vedono quelle belle, ce ne sono tante. Pregiudizi tanti, sì, soprattutto perché le persone non conoscono, sono abbastanza chiusi mentalmente, non conoscono quello che si trova al di là della Germania, dell'Austria. Il razzismo secondo me è il più grande, perché bene o male sei un unico ragazzo alle medie già. A volte anche alcuni gesti di razzismo da parte delle persone, anche delle ragazze a scuola, che magari hanno proprio le ingiustizie o invidie da parte. Perché ovviamente avevo più attenzione dalla parte della prof. E diciamo che anche i bambini da piccoli sono un po', diciamo, forse cattivi, e quindi preferiscono magari stare italiani con gli italiani. È l'unico ragazzo straniero della classe, gli altri sono tutti quanti italiani. Ti guardavano, diciamo, con tipo, tu non sei una persona, non sei un italiano, per noi non vale niente. Ho visto delle cose che non mi piacciono davvero.
diciamo, dei migranti. Quindi sì, forse all'inizio, ma soltanto nel breve periodo delle elementari ho trovato questo problema. Quindi anche quel disprezzo ti può portare anche a fare delle cose magari anche sbagliate. Ja przyjechałam, to zaczęłam od razu tamtą naukę na tak zwanym SFI, czyli tak, naukę języka szwedzkiego, i tam spotkałam ludzi w zasadzie z całego świata, bo i z Kolumbii, i z Marokka, tylko no, zawsze z Somalii, no i parę osób było z Polski. Zaczęłam się uczyć języka i tak w miarę szybko to poszło. I żeby jeszcze jakby ten język sobie doskonalić, to chodziłam do, zaproszono nas do Czerwonego Krzyża i tam chodziłam i na takie spotkania raz w miesiącu, żeby właśnie rozmawiać z ludźmi po szwedzku. No i tak, jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt ze Szwecją w ogóle, jak ja, bo ponieważ w małej miejscowości mieszkam, a ja pochodzę z dużego miasta, to mi się wydawało to takie pustkowie zupełnie, że naprawdę nikogo na ulicach. Nawet jak się wyszło, to po prostu ludzi się w ogóle nie widziało. I czy wszystko jedno, czy to było rano, czy wieczór, to mi się takie bardzo dziwne wydawało, że w porównaniu z miastem gdzieś w Polsce dużym, to po prostu tak jakby było odludzie jakieś. I do tej pory mnie zadziwia ta przestrzeń, która tutaj jest, że jak się jedzie samochodem, to zawsze jest tak, to Szwedzi by powiedzieli luftig, że jest tak przestrzennie, że w Polsce co chwila jest jakieś wieś, miasteczko. Mamy takie zabudowanie, tak, to jest dom obok ciągle, domu, tak, a nie zabudowanie. Po prostu dom w jakimś a tutaj totalnym obudziu. Tak, a tutaj są takie otwarte przestrzenie i tak się czuję. Taką, ja wiem, wolność, taką swobodę. No, ja pierwszy raz tutaj byłam na burakach 10 lat temu. A przez 4 tygodnie. No, Szwecja mi się strasznie spodobała. Zwłaszcza dostęp do morza. Ja kocham morze. No, ale potem jakoś tak to się ułożyło, że już tutaj nie miałam możliwości, nie miałam jakoś okazji przyjazdu, no aż do tej pory. Mieszkam na wsi, jeszcze w mniejszym chyba miasteczku niż Magda. To już jest w ogóle wioska taka. No, jesteśmy w trakcie właśnie zmiany planów mieszkaniowych. Mam nadzieję, że zmienimy to miejsce. No, ale właśnie to, co jest takie charakterystyczne, Szwedzi są strasznie zamknięci we własnym takim świecie. Bardzo cenią swoją prywatność. Tak, i trudno się... Trudno się z nimi zaprzyjaźnić się tak bardzo i oni strasznie to sobie tam cenią. Nawet jak jest dom obok domu, to jest tylko z sąsiadem hej, hej i nic więcej, bo to jest moja granica i jej nie przekracza. To jest takie charakterystyczne dla nich. Z uliczkami to bardzo to jest takie przyjemne wrażenie sprawia. To jest fakt. No nie, co jeszcze? No a co było jakby najtrudniejsze dla was tutaj? Co było jakby największym wyzwaniem, żeby tutaj się jakoś zadomowić? No tak, chyba ja to już dosyć taka wiekowa kobieta, jak się ma 40 lat, to dosyć trudno jest się przenosić i zostawić za sobą już część takiego życia, że tak powiem, który zawodowego, jak już tak ułożone, już w szkole tam przeszłam te wszystkie etapy nauczyciela takiego dyplomowanego i nagle człowiek ląduje tutaj i zaczyna od zera kompletnie, że nikt o tobie nic nie wie i nie wie, kim ty jesteś i czy ty coś znaczysz, czy ty masz jakąś wartość. No po prostu trzeba zacząć od początku budować. No, to było najtrudniejsze. To najtrudniejsze. Oprócz tego, że jeszcze nauczyć się języka. No i taka cały czas myśl o tym, że czy się dobrze zrobiło, czy ja znajdę, w moim wypadku tak, czy ja znajdę tutaj swoje miejsce, czy zostawić rodzinę, zostawić przyjaciół i pracę, którą się miało, taką ustabilizowaną, którą naprawdę uwielbiałam. I to środowisko w pracy, gdzie się bardzo dobrze czułam, to było najtrudniejsze dla mnie. Nie wiedzieć, co tutaj mnie spotka, czy w ogóle spotka jakichś ludzi, którzy mnie zaakceptują. I że no, to potem będzie trudno jakby wrócić, zaczynać tam od nowa. No, jak na razie się uda.
Na razie idzie. Tak. No tak, no tak jak Magda powiedziała, to jest chyba najtrudniejsze, jak już się ma ułożone życie i się podejmuje decyzję, że się zaczyna na nowo, w nowym miejscu, w nowym kraju, z obcym językiem. No i na dodatek jeszcze w moim przypadku doszło to, że przetłumaczyć wszystko synowi i pokazać to w samych superlatywach, że naprawdę warto. To było najcięższe, ale się udało i na razie to funkcjonuje w takim układzie, że jest warto i było dobrze i jest okej. Ale było ciężko. No ja też pracuję, jestem też nauczycielem z wykształcenia, więc miałam pracę, mieszkałam z rodzicami, a syn miał zagwarantowaną opiekę, kiedy ja robiłam kolejne kursy i szkolenia, więc też było ciężko to przerwać, tak? No ale trzeba było, no. Trzeba było wybrać to, co jest ważniejsze. No, też wcale nie okazało takie łatwe, bo to jednak w pewnym wieku człowiek ma jakieś takie większe bariery, żeby przeskoczyć, niż jak się ma 20 lat, to wszystko się wydaje takie łatwe, wszystko można. A już potem to są jakieś takie stresujące sytuacje. No, no, właśnie po drodze opowiadałyśmy sobie, jak byłam raz w Malmę i jakoś telefon mi się wyładował, było wieczorem i to ja dopiero co przyjechałam do Szwecji i nie mogłam znaleźć drogi do autobusu. I okazało się, że ja chodziłam w kółko, słuchajcie, w kółko tego dworca jakby i nie mogłam znaleźć. I takie przygnębienie, że wszystkie domy mi się wydawały, że są identyczne. I że przecież to zapytałam jednego człowieka, jak umiałam oczywiście w takim łamanym szwedzkim, jak tam dojść. On mi oczywiście wytłumaczył wszystko ładnie, ale ja nie zrozumiałam, więc próbowałam znowu. I chodziłam chyba ze 3 okrążenia, telefon wyładowany, więc wiadomo, że nie zadzwonię do męża. I taka panika, dorosły człowiek, a panika, co ja zrobię? Boże, ciemno, zima. Co ja zrobię? Co? Ostatni autobus już był jakby z Malmy do mojej miejscowości, no ale nie. W ostatniej chwili jakoś młody człowiek mi wytłumaczył w taki sposób, że znalazłam drogę. Ale to pamiętam, że ja nigdy wcześniej w życiu nie czułam takiej paniki i takiego stresu. Znaczy człowiek się wtedy uczy samego siebie, ile może i ile potrafi. Strach. To jest taki egzamin dla człowieka, własnych możliwości w ogóle. No ja bardzo często mam tak, że jak gdzieś tam jeżdżę i męża odbieram, bo pociągi nie chodzą, autobusy nie chodzą, właśnie opowiadałam też Magdzie po drodze, że po prostu zadzwonił do mnie, że nie ma pociągu, nie mogę go odebrać z Helsingborga. Gdzie ja po prostu, Matko Boska, gdzie to jest? Co ja mam zrobić? Dzieciak z tyłu po prostu w samochodzie. Mówię, siedź synuś, graj na tablecie, mama jedzie, no bo nie wiem gdzie. GPS mnie zaprowadził, na całe szczęście zaprowadził mnie dobrze. Jeszcze na tyle jestem ogarnięta, jak to mówi mój mąż, że technicznie jakoś tak to ogarniam. No ale no, stwierdził, że po prostu poziom odwagi chyba podniosłam u siebie do poziomu maksymalnego. I stwierdził, on tak twierdzi, że ja się już niczego nie boję i jak trzeba to wsiadam i jadę. No i faktycznie po paru takich właśnie sytuacjach to przyznałam mu rację, że już chyba nic nie jest w stanie mi zaskoczyć i chyba nikt nie jest w stanie mi powiedzieć, że ja czegoś nie mogę. Bo mogę. Jak chcę. No, też człowiek czegoś uczy. Jak ma motywację. Tak, ma szansę, nie, to jest człowiek poznany. Podjęliśmy decyzję. Jeszcze zrobiliśmy taką rzecz, że zapisaliśmy się na kurs języka szwedzkiego przez internet. 2 razy w tygodniu. No, żeby jakieś tam podstawy mieć do tego. No i, że tak powiem, cały czas mu tłumaczyliśmy, że podjęliśmy taką decyzję, że chcemy się przenieść, że jest to inny kraj, inny język. No ale, no, że tak powiem, karta przetargowa była taka, że tata będzie częściej w domu. No bo jak mąż pracował tutaj, a my, jak wspominałam, a my byliśmy w Polsce, no to mąż był raz na 2 miesiące w domu. No więc to była ta karta przetargowa. Na początku był zafascynowany wszystkim, no bo wynajęliśmy dom, a mieszkaliśmy w mieszkaniu z moimi rodzicami, no więc ta przestrzeń, podwórko, kuzyni, których nie znał do tej pory, bo mamy takie szczęście i nieszczęście, że mieszkamy w wiosce, gdzie są też kuzynostwo. No więc ze względu na niego to było bardzo dobre. No oczywiście miał takie momenty, że tęsknił, że pytał. No więc wtedy był Skype, telefon, różne dziwne rzeczy. No i największym egzaminem był wyjazd na Boże Narodzenie. To był wyjazd byliśmy prawie 3 tygodnie wtedy w Polsce. No i ja już byłam taka, że tak powiem, nierozpakowana ani niespakowana. I mąż mówi, ale mówi, co ty robisz? Mówi, czym ty nie jesteś nierozpakowana? Mówię, bo ja nie wiem, co on zrobi. Ja mówię, bo jeśli on stwierdzi, że on zostaje z dziadkami, to ja też. No ale syn stwierdził po tygodniu, mamo, fajnie jest, ale wracamy do domu. Był taki jeden moment tutaj, kiedy ja bardzo długo czekałem na wypłatę. Długo, bardzo długo. I wiedziałem, że w domu już nie ma pieniędzy, że dramat się robi. No. A nie mogłem tu niczego przyspieszyć, bo to było tak zrobione, że po prostu po zakończeniu pewnego etapu dopiero
Tak było w początku powiedziane. Ja się na to zgodziłem, więc nie miałem prawa tutaj oponować ani... Nie, po prostu nie przewidziałem tego, że może być taka dramatyczna sytuacja. No i ona była wyjątkowo dramatyczna, naprawdę. Zdałem sobie z powodu, to mnie przywaliło strasznie wtedy. Ale jakoś przetrwaliśmy to, co mu udało się przeważyć. Ważne jest, że człowiek ma wsparcie takie, jak ja mam. Wsparcie miałem i mam w osobie mojej żony, która nigdy mi nie powiedziała nic złego słowa. Zawsze była przy mnie, a my jesteśmy po ślubie już. W przyszłym roku będzie równe 40 lat, kiedy jesteśmy razem. To już ma w czasu, byśmy przeżyli. Różnie bywało, no, jak to w życiu jest. No. Ale mówię, zawsze mnie popierała, zawsze wspierała. Mia figlia. L'unica cosa buona, diciamo, che è stata è mia madre, mio fratello, perché sempre con lui siamo stati in una relazione, diciamo, molto aperta. Tante volte mi prendeva con lui, andiamo al cinema o qualcosa. Mi ha insegnato tante cose, anche buone cose, anche. Certo. Ovviamente manca la presenza, sì, dei nonni, comunque alla fine la tua famiglia, amici d'infanzia, però comunque negli anni questa cosa un po' passa. Le vacanze. Le vacanze perché andavo dai miei nonni e lì ero libero. E l'allegria, perché anche se magari tanta gente non lo sa, noi siamo un po' molto allegri. I giorni passati con mia nonna soprattutto, che era solita portarmi tutte le domeniche in chiesa. Ricordo della mia nonna che mi accompagnava in elementare tutti i giorni a scuola, mi veniva a prendere. Cerchiamo di minimizzare io i problemi, quello che ti ho fatto caso qua, che la gente non può stressare. Mi sono costruita la mia vita qui in Italia, per cui anche tutti i legami qui. Perché eravamo io, mio nonno, mio zio e tutti i miei cugini che stavamo lì. Alla grappa che è arrivato l'orso di Natale, ragazzi, non sapevamo quello che era fuori. Sì. Sì, perché io ogni volta che vado a casa io rinasco. Intanto manca, soprattutto durante le feste, quindi senti questa nostalgia, però sì, sono felice. Da una parte sì, perché bene o male non è il tuo paese, quindi anche dalla gente che frequenti. Magari io, per esempio, tendo a frequentare più che altro dei miei amici dell'est, quindi frequento anche dei ragazzi italiani che però sono di quelle persone che magari sono di Napoli o di giù. Non sto male, posso dirti, certo. Per raggiungere la felicità ci vuole, sì. Non mi dici no, perché quasi tre volte all'anno vado sempre in Romagna per le vacanze, che sia Pasqua, che sia Natale, che sia vacanze di... estive, vado sempre a mangiare. Quindi sanno anche loro cosa provo. Ti trovi di più con... Sì, caratterialmente con loro molto di più. Pur essendo stato in una compagnia d'oxolo modenesi. Che però erano delle teste di cazzo disumane. Posso dire che sono felice, ma sono contento. Che adesso dove sono ce l'ho anche una stanza. Ho preso una stanza per me, mi posso sistemare. Prendere tutte le cose in una stanza dove posso vivere tranquillo. Bene, non sono come un hotel, ma comunque okay. Prendo delle cose per mettere a posto. Se ci fosse più collaborazione, non so, più umanità, perché sì. La parte umana che manca tanto. Santo giorno! Beh, mi trovo abbastanza bene qua, quindi per questo forse non ne vedrei tanto il motivo. Fino all'anno scorso tornavo ogni 3 anni. Nel 2011 non sono tornato mai. Per ogni 4-3 anni più o meno. Una volta all'anno, cioè dipende. Adesso, cioè prima a scuola tornavo ogni volta all'anno durante le vacanze estive. Mi sono abituato forse anche a vivere qua, a vedere la Romania solo come un posto di vacanza. Sì, però la possibilità non c'era. Adesso con l'università è un po' più complicato perché d'estate quando c'è la sessione d'esami. C'è la possibilità di rimanere, però senza offesa devo farmi pagare 300 euro al mese. Tutti i giorni.
Via telefono o tramite Skype? Mio fratello sempre, perché mi chiama anche lui, anche io lo chiamo. Telefono, Skype, lettere, tutto. La nonna la chiamiamo periodicamente, abbastanza spesso, su telefono. Invece con tua figlia su Skype? Su Messenger, ma quando è con la sua madre, adesso è con la sua madre, non la lascia anche da parlare. Invece con i miei amici faccio di tutto, che sia Facebook, che sia Skype, così ci videochattiamo, tutto per mantenere il rapporto più stretto. Piani per il futuro? Ovviamente laurearmi per adesso, poi non so, cioè spero di fare esperienze lavorative anche oltre l'Italia. Nel 2012 sono stato investito da una macchina. Se tutto va bene voglio mettermi dei soldi a parte, andare in Romania, aprirmi la piscina, farmi una bella casa, sposarmi, farmi figli, farmi la famiglia mia. Finché c'ho mia mamma in vita, io dei piani non mi posso fare. Non lo so chi è stato, non l'hanno trovato. Sono abbastanza deciso di rimanere qua in Italia. Non ci voglio pensare cosa sarà quando non ci sarà più lei. Perché comunque ho avuto l'opportunità di andare anche in Romania e diciamo che non sento che mi offre le stesse possibilità che mi sento di offrire qua. Mi dovrei trovare un lavoro e a questa età si fa un po' fatica. Adesso sono dei problemi con, lo sai, con gli avvocati, con quelli da assicurazione non vogliono pagare. Sono delle cose, ho fatto anche in esame a medico legista e aspetto adesso. Nie mają, że tak powiem, takich zakotwiczonych korzeni i głębokich więzi z rodzicami. Kiedy osiągają ten wiek pełnoletni i są, że tak powiem, w świetle prawa dorośli, to po prostu się pakują i wybierają punkt na świecie, dokładnie, i są strasznie mega samodzielni. I idą w świat, i się przenoszą, i żyją po swojemu, pracują, zmieniają pracę, zmieniają kraje. Nie wiem, jak mój syn będzie funkcjonował za parę lat, nie mam zielonego pojęcia. To zależy. Tak. To zależy, dokładnie. Bo często dzieci gdzieś studiują, naszych emigrantów często słyszałam, że studiują w Polsce. Mam nadzieję, że pokończy te pułapy edukacyjne, które po prostu, które trzeba. No i też będzie jakiś realizował ten swój własny plan, nie wiem, znajdzie pracę, nie wiem, znajdzie dziewczynę. A czy będzie mieszkał tutaj, czy wróci do Polski, czy wybierze totalnie inny kraj, no to już nie mam na to wpływu. Czasem tak bywa, że wracają. Rzadko czasami tak się jest, chyba to zdarza, że wracają. No ale no, równie też dobrze może wybrać totalnie inny kraj, tak, więc... Chyba rodzinom, co mają dzieci, jest trudniej wrócić, dlatego że później się pojawia... Znaczy te dzieciaki się już tu zakotwiczają, tak, więc tak naprawdę... I później trudno to życie zostawić i wracać tam. Jak już się tutaj zapuści, tak, że tak powiem, chociaż te niewielkie korzenie, no to już tutaj się chce zostać, tak więc. Tak mówicie trochę właśnie o tych takich różnicach, nie? Też w takim światopoglądzie, w mentalności, nie? Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, które wam się rzuciły tak w oczy? Tu w Szwecji? No tak, na przykład nie coś takiego jak, że oni tak dzielą sobie wszystko, na przykład jak się idzie na jakąś, na jakiś tam fest, na jakieś przyjęcie, nawet nie na takie przyjęcie typowe, ale na grilla na przykład. Raz zostałam zaproszona i się strasznie dziwnie czułam, bo właśnie moja szefowa powiedziała, to weź sobie, zabierz jakąś, to co będziesz chciała jeść, to sobie weź i sobie tam ugrillujesz, weź sobie coś też, jakiś alkohol, prawda? No dobrze, no to co ja sobie mam wziąć, kawałek mięsa czy kawałek kiełbasy? Dla mnie to takie dziwaczne to było. Oczywiście kupiłam całą taką paczkę jakiegoś tam mięsa kurczakowego i zabrałam. I smażyliśmy. Oni, każdy sobie rzeczywiście przyniósł ten kawałek swój i smażył. A ja z tą paczką czułam się dziwacznie. Taka tradycyjna, no. Nie bardzo się czuję tutaj. Poza tym nie ma tu znajomych, to jest jednak ciężko się tak ja to mam tą robotę, no to czy od rana do wieczora człowiek zasuwa, no. Nie ma czasu się zastanowić nad tym, nad innymi sprawami, no, które by go w jakiś sposób tam, nie wiem, no, dołowały, czy obciążały, czy coś, no. Ja jestem z nią w kontakcie telefonicznym, co dzień rozmawiamy przez telefon 2-3 razy, taka jest prawda, no. Także ona ma wiadomości ode mnie, a ja mam od niej co dzień. Przyjeżdża często, odwiedza mnie. I chodzimy na ryby razem i na grzyby. Do lasu, na spacery. To super jest, no. A czy ona pracuje w Polsce? Nie. Nie.
Także no to jest dosyć kłopotliwe dla niej na pewno i ciężkie. No. No ale jest tych dwóch chłopaków, to oni tam przyjeżdżają, wnuk przyjeżdża i tam coś się dzieje zawsze. Nie ma jakiegoś problemu dużego. Opiekują się mamą. No. Także jest okej. A rozmawialiście Państwo kiedy, żeby żona przyjechała tutaj? No ona była tu parę razy. No, ciągle na przyjeżdża. Stałe, na stałe rozmawialiśmy. On nie ma takiej możliwości, żeby ona chciała tutaj na stałe przyjechać. No po prostu mówię, to jest bariera językowa. Poza tym wiek. To jednak robi swoje. No takie stare drzewo przesadzić trochę jest ciężko. No. Ja jestem takim człowiekiem, który się potrafi przystosować do każdych warunków. Dla mnie nie ma problemu żadnego. A ona jednak nie, ona jest jakby, no jest tak mocno związana z tamtym miejscem, że ciężko jej było. My żeśmy rozmawiali parę razy na ten temat. Nie ma szansy. A ta dwójka pozostałych pana synów? Mhm. Oni też nie chcą tutaj przyjechać? Nie. Jeden był, nawet ten starszy, najstarszy był tutaj. Przez parę miesięcy przyjechał i nawet się zastanawiał, bo przyjechał z żoną i z dzieckiem, ale w końcu nie zdecydowali się. Też jakby przeważyła chyba strona tej jego żony, że ona zdecydowała, że jednak nie. No bo musiałaby pójść do szkoły tutaj, nauczyć się szwedzkiego języka. Ona nie bardzo chciała, no. Bo dla dziecka tu warunki są genialne. Tak? No bardzo. Mieli tam, oni mieszkali blisko jakiejś szkoły włoskiej. I ten mały tam miał pójść do szkoły w przyszłości, bo on miał wtedy, oni to byli chyba 4 lata, no to jeszcze był trochę mały. Ale jakoś nie zdecydowali się zostać, no jednakowoż miał dobrą pracę tam, no to w Polsce to został tam. Teraz się rozwinął troszkę, wszystko się dobrze układa, jest okej, okay, zadowolony jest. No. No a ten najmłodszy mój, który tam został też, no to jest artystyczna dusza, to... Ma swoje, chodzi swoimi drogami zupełnie, jest taka działalność jak tutaj, czy takie życie, kompletnie mu nie odpowiada. Też był, tam parę tygodni odwiedził mnie, mówi tato, to nie moja bajka, mówi tato, to nie jest moja historia zupełnie. Także ma swoje życie i nie chce, no to trudno. A mówił pan wcześniej właśnie, że te okoliczności, które skłoniły pana do wyjazdu, były dramatyczne, prawda? Użył pan takiego sformułowania, że żeby uciec... No w sumie tak, no bo to ekonomia. No tak. Wie pani, no, każdy mężczyzna stara się zapewnić swojej rodzinie jak najlepszy byt, no, najlepsze warunki. No. Czasami jest tak, no, że no, nie widzi się już, kurczę, jakieś, staje się przed murem. No. Mhm. Nie widzi się dalej drogi, jaką by człowiek poszedł. No. To mówię, samo podjęcie tej decyzji o wyjeździe nie było to jakieś dramatyczne dla mnie, nie był to duży problem. Tym bardziej, że nie jechałem w ciemno jakby. Natomiast te okoliczności, które się złożyły dookoła mnie, no to one były dramatyczne. To było właśnie to, że nie widziałem już po prostu żadnej możliwości. No. I musiałem skorzystać z tego i jakoś mi się udało. Ja uważam, że w ogóle człowiek powinien zawsze korzystać. Jak są jakieś możliwości, jakieś wyjścia różne, powinien wszystkiego próbować, co się tylko da. No. Także to uważam, że każdy jak ma tylko możliwość i powinien dążyć twardo do celu, starać się dążyć do tego za wszelką cenę, nie poddawać się i zawsze się uda. No. Dawało mi się kiedyś to tak, jak się ogląda te amerykańskie filmy i tam takie tam gadają czasami nie, historie, że to trzeba wierzyć na pewno, jak się będzie wierzyło, to wszystko się uda, tak dalej. No to jak to oglądałem kiedyś tam, to sobie pomyślałem, to taka czcza głupota, nie wiem po co do ludziom wciskać taki kit, no przepraszam za to słowo, ale tu się przekonałem jednak, że mnie się udało, no w końcu raz w życiu mi się udało, ja jestem zadowolony. Jak wcześniej rozmawialiśmy, to użył pan takiego sformułowania, że ja mówię, że jakoś zapytałam pana używając słowa emigracja, a pan powiedział, że a to ja nie jestem takim emigrantem. No bo ja nie jestem jeszcze emigrantem. Co to znaczy? To znaczy, że no właśnie to jest trudne do określenia, no bo ja niby tutaj spędzam większość czasu niż w Polsce, ale nie, to znaczy ostatnio się już zdecydowałem, że chyba zostanę tutaj, no już podjąłem decyzję na stałe. To będzie się wiązało z różnymi innymi rzeczami, muszę się języka nauczyć, no. To jest jakby podstawa, no bo trudno, ja obserwuję tutaj ludzi z innych po prostu kultur, którzy przybywają do tego kraju.
szczególnie z Azji. I widzę, że ci ludzie się kompletnie nie symilują z tym krajem, z tymi ludźmi, tworzą swoje własne grupy, enklawy jakby. Najlepiej dzieci w swojej gminie niż własna matka. Nas było 10, nas mama wychowywała praktycznie, bo tata też do pracy chodził i wychowali nas na dobrych ludzi, z tego co wiem. Przeżyliśmy. Czy ty, jak wjeżdżaliście do Szwecji, to już byliście żonaci, czy ożeniliście się później? Ja się ożeniłem później, 2 lata w sumie. Jestem 2 lata po ślubie. No ja żonę poznałem w 2007, no 6 grudzień, to 7, początek 7 roku. No już jeździłem do Szwecji, bo przyjechałem w 2005. No to ciężko było, ona jeździła do Austrii do pracy też, no ale jakoś tak się podziało, że to wszystko się utrzymało i 4 lata jesteśmy po ślubie już. Także. Ale to, tak mówię, głównie jakby nie rozmowy telefoniczne, to pewnie to by się wszystko urwało, bo każdy się rozjechał swoją drogę i prawdę mówiąc, jakby człowiek nie dążył do tego, to by nic z tego nie było. No ale jakoś tak się udało, że jest jak jest i jest dobrze, póki co. Czyli trzeba włożyć jakiś taki dodatkowy wysiłek, żeby podtrzymywać ten... Tak, tak. No bo szczerze powiedziawszy, to każdy gdzieś tam ten wyjazdy sprawiałem, że to się tak w jakiś sposób czuje się oddala jeden od drugiego, nie? No i szczerze powiedziawszy, to tak jest. Jakby nie rozmowy, nie telefoniczne, czy tam Skype, czy to wszystko. Dzięki. Dobrze, mamy taki dobrobyt teraz, to można się śmiało powiązać, prawda? Technologia nam to udostępnia. Na szczęście już bez problemu. Także jest lżej teraz, o tyle bardziej jest lżej. No, ale trzeba zabiegać o to wszystko, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo tak. Główny wysiłek to są dzieci przecież, bo one jednoczą, nie? Ja mam 3, no i to człowiek jest zadowolony, jak przyjeżdża do domu i się przytulą i tak dalej, nie? Jakby nie dzieci mogłyby już małżeństwa też nie być. No to prawie, no. Dużo tak jest właśnie, że... Rozchodzą się, żenią się szybko, później się rozejdą, bo faktycznie. Szwedzi to mają taki system przecież, że dla niektórych dzieci nie istnieje, nie? Jako tak. Tylko oni mają dzieci, jak coś nie tak, rozchodzą się, no i dziecko jeździ od matki do ojca na stop. W takiej sytuacji, jak jesteśmy, to żaden Szwed by chyba nie wytrzymał. No nie, ciężko by im było w każdym razie. Żeby tak związek utrzymać na odległość, jak my to mamy. No, wymaga to dużo jednak wyrzeczeń. Nie jest to proste czasem. Są problemy, są dzieci chore, jest wszystko takie czasem, sytuacje w domu, że faktycznie. Tu się człowiek stresuje z pracy. Ja ostatnio też zjeżdżałem, bo córkę też tą mniejszą miałem chorą i też musiałem zjechać nagle, bo było jak było, no ale dzięki Bogu to wszystko się wyprostowało. No ale mamusia sama zostawała z tą decyzją, co robić. Większy stres jest, bo ty jesteś na odległość i nie możesz pomóc, bo cię nie ma. Bardziej można coś zaradzić, jak się jest na miejscu. Czy z dzieckiem do doktora najechać, czy coś poradzić, tak? To przez telefon co można zrobić? W sumie nic. Taka prawda. A dzieci jak to przeżywają? Znaczy, czy uważają tą swoją sytuację za normalną, że ojciec jest na odległość? No, w moim przypadku tak. No, akurat córka wie, że pracuje, że muszę pracować, żeby był pieniążki, jak ona to mówi. I no, na pewno jest to rozłąka z tą córką. Nie jesteśmy tak zżyci w tym momencie ze sobą, gdyż no, widzi mnie po prostu parę razy w roku. No. Parę tygodni. No ale wie, jest na tyle dorosła, że wie, jak to wygląda i że ja muszę pracować po prostu. Cieszy się z tego. W sumie jak dzieci mogą widzieć inny schemat rodziny, jak jest cały czas od małego, że ojciec wyjeżdża i pracuje. Dopiero przyjeżdża na święta czy jakiś czas. To one ma już wkodowane, że tak ma być. Nie jest normalna rzecz taka. Najgorsze rozłąki zawsze, jak się wyjeżdża tutaj. No, jeszcze póki są małe, to jest tak jeszcze fajnie, bo one tak nie wiedzą dokładnie. No jest, pojechał, przyjedzie. Ja, mi,
jak syn już podrósł, to mi przyniósł raz swoją świnkę, żebym tylko nie jechał za granicę, nie? Mówi, że on ma pieniążki. No. Takie no. Fajne było. No. Przeżywają. Tak. Córki też przeżywają. Dzwoni też ostatnio. Tatusiu, tęsknię za tobą. Mówi, to mała dopiero, ma niecałe 4 lata, ta starsza. No ale jest. Woła czasem też tato, a taty nie ma. Idzie spać tato, czy śpi tata? No tata nie śpi, bo taty nie ma. Mama dopiero musi tłumaczyć wszystko, całą relację. No. Coraz większe, to coraz więcej właśnie uświadamiają sobie, że jestem tata, ale od przyjazdu do wyjazdu w sumie nie. Też jak się wyjeżdża, to nogi się trzymają, bo to też nie chcą, żeby tata jechał. No i co zrobić? Płaczą, bo nie chcę, ale to ciężko wytłumaczyć, ale nie ma sensu nawet wytłumaczyć, bo za małe nie rozumie sytuacji do końca. Moja córka była mniejsza, to uważała, że tata jest w telefonie. Przyjechała, no to był ktoś inny, bo tata jest w telefonie, jak dzwoni, to tata dzwoni. No i byłem obcy w sumie przez chwilę. Dzwoniła, tato, jakiś pan przyjechał do mamy. Tata był w telefonie i tyle. Ale jak mniejsze dzieci były, to nawet się bały. Jak się przyjeżdżało do domu, to one normalnie wyleciało do przodu dziecko, patrzy na ciebie, ucieka do mamy wystraszone, bo się boi człowieka, no bo nie było ci chwilę. Taka prawda. 3 lata, takie 1-2 lata. No tak. 2 lata, nie? Później już bardziej zapamiętaj. No to masz lepiej, masz dużo. No ale Oliwka patrzy na działanie starszego rodzeństwa. Gdy przyleciał się przytulić, ona stoi taka zdziwiona, kto to jest. No i dopiero byś załapał, że to chyba tatuś. Nie? Ale to też ma wpływ na wychowanie, bo też jak każde dziecko potrzebuje matki i ojca, prawda? Jak cały czas jest matką, później ojciec przychodzi do domu, no to chcesz coś tam wdrążyć, swoją inicjatywę, a ona już się akurat nie da edukować, bo już jest, wiesz, przykładowo. Czasem ojciec coś podpowie, takie co mama nie podpowie, prawda? No to tak. Podejść dzieci, to jest dobrze. No. Ale całe wychowanie musimy włożyć na ręce matki. No. Praktycznie tak. My to jesteśmy tak z boku. Troszkę z boku. W życiu rodziny. No właśnie, no. Pieniądze dawać. My mamy komu? A ty? Czekaj, ja ci tu Szwedkę znajdziemy, to będzie bardziej picować. Tak jest. A jakby mogło być na odwrót, żebyście zostali w domu, a żony by wyjechały tak do pracy jak wy, to byście poszli na taki układ? Nie widzimy takiej opcji. Czemu? Bo nie. Jesteśmy za bardzo zazdrośni. Nie wyobrażam sobie tego. Wolałbym tych pieniędzy. Od x lat mężczyźni wyjeżdżali za pracą i tak powinno zostać. Głowa rodziny to jest mężczyzna. On powinien zarabiać, utrzymywać rodzinę. Kobieta jest kim szyją? Rozumiem. Zakręci głową? Rozumiem. Mężczyzna jest z muskułami, a kobieta jest... Rozumiem. Który kieruje to wszystko. O! No też chodzi o człowieka po prostu. No. Nie wyobrażam sobie, żebym miał siedzieć w domu na przykład cały czas 24 godziny na dobę i myśleć o tym, że żona pracuje, a ja wychowuję dzieci. Jednak jakiś podział różny. Może staropolski jeszcze, ale niemniej jednak. Ilustracjonalne. Tradycjonalne po prostu podejście. Dzień w domu to jest troszkę takie męczące strasznie. No, ale z drugiej strony trzeba zrozumieć żony, że też chcą odpocząć kiedyś od tych dzieci, nie? Ja przyjeżdżam czasem też do żony, mówię, to jedź tam sobie tam do Gorlic czy tam gdzieś na chwilę, a ja zostanę z dziećmi chwilę i jakoś to... Żeby sobie odpoczęła też, na psychicznie nawet, nie? Dzień w dzień to samo. Wiesz, to dzieci cię umęczą, faktycznie cię umęczą. No ale...